na przestrzeni tych 8-9 lat się zmienił ten rynek pośrednictwa według Ciebie? Jak było kiedyś, a jak jest teraz? Według mnie teraz jest lepiej. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Grzesiek Flis, który jest moim wieloletnim współpracownikiem i był jednym z moich pierwszych pracowników, a dzisiaj przejął, w sensie kupił jedną z moich firm i zaprosiłem go do tego, bo od wielu lat współpracujemy razem na rynku nieruchomości i chciałem, żeby podzielił się z Wami swoimi doświadczeniami. Grzegorz, może powiedz, na czym teraz się zajmujesz, w sensie jak to u Ciebie wygląda? Cześć wszystkim. Współpracuję z Danielem już od ponad 8 lat. Tak, 8 lat. Jestem doradcą do spraw nieruchomości razem z wspólnikiem, z Kamilem. Odkupiliśmy od Daniela biuro nieruchomości. Czyli kontynuujecie coś, co ja zacząłem i jakby ja wiedziałem, że sprzedaję chłopakom i to idzie w dobre ręce, bo wiedziałem, że sobie poradzą. I teraz jakby ciekawostką jest taką to, że my się z Grzegorzem znamy jeszcze za czasów studiów, bo nasze drogi się połączyły na studiach, poznaliśmy się i znaliśmy się tak trochę się znaliśmy bardzo poziom powierzchownie, ale na tyle się tam daliśmy na cześć, że jak ja zaczynałem swoją pierwszą firmę, to pamiętam, że byłem na wakacjach nad jeziorem i tam obok na kucyku rozłożył się Grzegorz ze swoimi znajomymi i tam, mimo tego, że się znaliśmy ze szkoły, to jakby powiedziałem mu, Grzesiek, mówię, ja teraz szukam pracowników, a może ty szukasz roboty. No i tak się właśnie nasze drogi połączyły, bo Grzesiek akurat chyba szukał Grzesiek pracy. Roboty. Tak, bo tak. Grzesiek, w tamtym czasie jakby byłeś monterem telewizji kablowej i jakby za dużo doświadczenia, w ogóle nie miałeś doświadczenia sprzedaży, ani już totalnie w nieruchomościach. Jak to było, w sensie, jakie miałeś, powiedz mi, wrażenia, jakby, myśląc o tej branży nieruchomości, czy jakby, co było w Twojej głowie? W mojej głowie była jakaś tam wizja pracownika biura nieruchomości, bo właśnie w tamtej firmie swego czasu wykonywaliśmy instalacje po prostu w jednej z konkurencyjnych lubelskich firm. Ja nawet do nich aplikowałem, gdzieś tam skutecznie mnie odrzucili, całe szczęście, bo pewnie dzisiaj nie byłbym tu, gdzie jestem. Ale tak, no, wchodząc w ten biznes, w tą branżę, nie miałem tak naprawdę żadnego przeszkolenia, żadnego wykształcenia. Wszystko zaczęło się dziać tu na miejscu. Od pracy w biurze. Od pracy w biurze. Najpierw była praca w biurze, przyuczanie się. A później tak naprawdę dorobiłem sobie do tego wykształcenie, bo i zarządzanie, i administracja, wycena nieruchomości, obrót, to było później. Tak, ale no tutaj na początku trzeba było zacząć, zobaczyć, czy to jest dla Ciebie. Tak. No i ja pamiętam taki moment w Twojej pracy, że Ty przez pierwszy rok, jakbyś tam, przez pierwsze pół roku tam Ci za bardzo nie szło, prawda? Były takie momenty raczej, że już chciałaś... Ja pierwsze pół roku miałem ekstra, a później była plaża. No właśnie, pierwsze pół roku było super, zobaczyłeś pieniądze, a później coś, jakiś taki kryzys miałeś? Tak, no bo było dużo prezentacji, dużo pozysków. Dużo klientów, a zero pieniędzy, zero tak, domów. I jakby musiałeś zagryźć zęby na te parę miesięcy i dopiero później zaczęły się pieniądze duże, jakby pokazałeś, że naprawdę jesteś dobrym agentem, potrafisz się tym zajmować i jakby to jest coś, do czego jesteś stworzony chyba, tak? I ja miałem duże wątpliwości z zatrudnieniem z Grzegorza, bo jakby znaliśmy się, ale tak bardzo powierzchownie, tak mówiłem na początku. I nie byłem przekonany, czy jakby, jak on nie ma doświadczenia sprzedaży, czy on to jest sprzedaż dla niego. I trzy razy żeśmy spotykali na rozmowie rekrutacyjnej. Ja się przepytywałem i pytałem, czy jesteś pewny, że chcesz pracować na zasadzie bez całego wynagrodzenia, agencyjnie i tak dalej. No i generalnie Krzysztof mnie do tego przekonał. Ja byłem bardzo, miałem wątpliwości, a przez co miałem błędy wątpliwości, bo Krzysztof był takim nieoszlifowanym diamentem, jak się później okazało. I naprawdę cały czas
często byłeś agentem miesiąca i no, jednym z najlepszych osób, które zatrudniałem, także... No tak, no, no tak. Co tu dużo gadać. Tak. Okej, okay, ale mówię wam to po to, żeby pokazać jakby, że można totalnie, nie mając doświadczenia, wejść na rynek nieruchomości i mieć, no, zdobyć doświadczenie, bo już wiele lat pracuję tutaj na tym rynku. I teraz jak mówiłem o tym, to sobie przypomniałem taką inną historię. Ja kiedyś pomagałem ci domykać jakąś transakcję, gdzie były dwie panie niepełnosprawne. Tak, które wnosiliśmy do notariusza. Tak, które dosłownie. Po prostu wnosiliśmy do notariusza i ja wziąłem jedną panią pod pachę, ty wziąłem, w sensie pod ręce i ją z wózka ściągałem i kładłem na krześle. Ty brałeś drugą, pamiętam, i ją holowałeś. To było no, strasznie komiczne, natomiast jakby no, czego się nie zrobi dla klienta, czegoś, tak? Tak, czegoś się... I te panie były bardzo wdzięczne, bardzo zadowolone, no po prostu i sprzedająca, i kupująca była osobą mi starszym już jakby, albo osobą niepełnosprawną, więc... Tak, zresztą kontakt później był jeszcze z nimi bardzo dobry. Tak, ja to takie rzeczy pamiętam do końca życia i pamiętam też taką sytuację, kiedy ja ci przy innej transakcji pomagałem, to jedna pani chciała nam dać prezent za to, że ją tak obsłużyliśmy dobrze i przyniosła dla mnie flaszkę, w sensie dla pana mecenasa. Ja miałem wtedy 20, może 4 lata, czy 23, jeszcze nie miałem wyższych studiów nawet. A dla Grześka przyniosła pana browar czteropak, tak? Czteropak z browarów w puszce, nie, że na niż trzeba, tak, no. Inna gratyfikacja, ale też była. Też była i to było bardzo zabawne. A powiedz może, co się działo w twojej głowie, jak miałeś ten kryzys? Jakby, wiem, że szukałeś pracy, że chciałeś... No tak, ja chciałem odejść. Wiem, że chciałeś chyba pójść na etat i... Pójść na etat. Do administracji jakiejś. Złamać się i tak. Pójść na etat. Tak, był taki moment, kiedy... No, kasy brakowało, wiadomo, tak. Że było ciężko, tak? I jeszcze... Ja miałem jakieś zobowiązanie jeszcze tam z poprzedniej firmy, tak naprawdę... Finansowe, gdyby nie tak. Żona. I rodzice, którzy mi pomogli, no to pewnie bym nie przetrwał tego, tak? Pewnie musiałbym szukać czegoś. Nie miał być jak dać zęby po prostu. Tak, no kończyły się pieniądze na jakieś prezentacje, na utrzymanie takie codzienne, bez jakichś fajerwerków. Ale, no ale właśnie przyszedł ten złoty klient. I później zaczęło się dziać, no po prostu. Tak. No, ta zapasta się skończyła i... Trzeba przetrwać. Tak, ja myślę, że to gdzieś tam była też jakaś blokada twoja, tak? Ale no, na szczęście się nie poddałeś, tak? Pewnie tak. Ale to właśnie dużo uczy, no trzeba... Takiej wytrwałości. Wytrwałości. W tamtym okresie myśmy trafili też na fajny zespół. Był fajny czas. Jeden wspomagał drugiego. I to dużo pomogło. Nie byłem sam sobie pozostawiony, tak? Jak miałem problem, szedłem do ciebie, jak mógł mi ktoś pomóc z zespołu, to tak samo na niego mogłem liczyć. I to dla mnie było bardzo istotne. Okej, okay, a powiedz mi, ja już trochę z tego pośrednictwa wyszedłem jakby głową. To jak byś teraz ocenił rynek? Jak na przestrzeni tych 8 czy 9 lat się zmienił ten rynek pośrednictwa według ciebie? Jak było kiedyś, a jak jest teraz? Według mnie teraz jest lepiej. Pomimo tego, jak gdzieś tam rozmawiam z doradcami, oni nadal widzą, wchodząc w ten biznes, nadal widzą to, że jest coraz więcej konkurencji, coraz ciężej się przebić. Zawsze tak było. Tak, zawsze. Ja się powiedziałem, to też mówi, że po co ci otwierać kolejne biuro? Tak, dokładnie tak. Połowy, nie wiem, jednej dzielnicy typu Czuby nie było. No, nie było nowych bloków, nie było też co w takiej ilości do sprzedawania. Dzisiaj mamy dostęp do mediów. Zmieniły się kanały sprzedaży, ale jest według mnie dużo łatwiej, dużo wygodniej. A zmieniła się mentalność klientów, że już są w stanie bardziej zapłacić za tą usługę? Tak, zdecydowanie tak. Już wychodzimy z tego... To jeszcze jest troszkę, ale wychodzimy z tego takiego układu, sam sobie sprzedam, sąsiad sprzedał za tyle, to jak ja nie dam rady, bo mam przecież lepsze. Ale też klienci kupujący doceniają to. Kiedyś jak zaczynaliśmy, to tak naprawdę było 0% od kupujących, czy 0 złotych od kupujących. Tak. Dzisiaj ci klienci... Kupujący są w stanie zapłacić, tak? No pytają ile po prostu. Zapłacą za tą usługę. To jest fajne, że ktoś docenia twoją pracę, bo to też jest istotne, w jakim w środowisku też pracujesz, tak jak cię ktoś ocenia twoją pracę. A powiedz, a co było dla ciebie takie najtrudniejsze w zawodzie pośrednika? Najtrudniejsze w zawodzie pośrednika?
Znaczy właśnie chyba ta finansowa kwestia wtedy tego dołka takiego, bo to był taki mega kryzys, bo później później już nie było takiej sytuacji. Ja cały czas... Cały czas na fali. No, raz jest gorzej, raz jest lepiej. Ale jest ta płynność. No już w pewnym momencie jak zatrybi, to jest w kuli śnieżnej. Tak, to już idzie. A powiedz mi, co byś polecił takim początkującym agentom, jakby, co myślał o w ogóle pracy agenta, co się zatrudnić w takim charakterze, tak byś im dał radę na pewno. Żeby wyznaczyć sobie jakiś konkretny cel, żeby nie iść w ślepo wszędzie, nie łapać wszystkiego, zrobić sobie jakąś specjalizację czy rejonizację, czym się będą zajmować, gdzie się będą zajmować i przede wszystkim, nie wiem, podsumować sobie rok, a nie podsumować, nie wiem, 3 miesiące, które mogą być akurat jakieś puste, tak? Po prostu. Ja wchodząc do biura, gdzieś tam jak nawet z rodzicami rozmawiałem wtedy, no to dla mnie i dla nich to była taka opcja mocno niepewna, ale zdałem sobie rok, że ja sobie podsumuję rok, a nie, mówię, nie kwartał, nie półrocze, tym bardziej, że mówię, miałem bardzo fajny start, no, pamiętam te rankingi, które były robione, ostatni kwartał tego roku, w którym się pojawiłem, drugie miejsce, półrocze, drugie miejsce, także no to dla mnie było mega budujące też. A trochę później, wiesz, spadłeś na laurach, a później spadek, tak? Nie, ale też gdzieś tam, no mówię, później było pół roku gdzieś takiej lekkiej posuchy. Ale jak się zadziało, no to już się zadziało. Ja muszę wygrzebać jakieś zdjęcie takie do tego. Chyba na pierwszej rocznicy firmy, jak wyjechaliśmy do Krynicy całą firmą, to pamiętam, mam takie zdjęcie. Tam wyglądamy całkowicie inaczej. Tak. Nie poznalibyście nas na tym zdjęciu, ale wygrzebiemy i pokażemy. Tam było ciekawie. To... No, jakie są twoje tam takie z tej imprezy takie spostrzeżenia? Już tam parę osób nie pracuje z tej ekipy, tak? Mało kto pracuje tak. No już mało kto, już tylko ja i ty pracujemy tak naprawdę z tego składu, ale właśnie tam było to, czego ja wcześniej nie miałem w firmie, czyli było coś, co miało za zadanie zgrać zespół, a nie go podzielić po to, żeby ustawiać gdzieś tam sobie tych ludzi. Dla mnie to było zupełnie odwrócenie się w drugą stronę, jeśli chodzi o podejście do obsługi, do współpracy z kimś, tak? Na linii pracownik-szef. A ludzie, mówię, ludzie też byli fajni. Oni sobie gdzieś tam poodchodzili z, no może nie większością, ale z dużą ilością osób gdzieś tam jest nadal kontakt. Powiedz mi, jeśli chodzi o fliperów, tak? Bo wy też obsługujecie różnych inwestorów. I teraz jak udaje wam się skutecznie współpracować z fliperami, jakby i z jakimś, nie macie stałej współpracy, jak to wygląda w tym momencie teraz? To znaczy tak. W tej mojej byłej firmie. W twojej byłej firmie ja jakby zajmuję się trochę innym. Czyli zamiast komercją bardziej, tak? Czyli... Domy. Znaczy domy i komercyjne tematy, tak? Natomiast jeśli chodzi o obsługę gdzieś tam fliperów, no to wiem, że te transakcje są prowadzone. Jeśli miałbym to... Nie znam statystyki, jeśli miałbym to zestawić z taką normalną sprzedażą, jaki to jest procent, ale dosyć dużo osób gdzieś tam coraz bardziej szuka możliwości dojścia właśnie do tych tak zwanych perełek przez agenta. No właśnie wychodzą już z opcji szukania samemu. Czasami mamy coś spod lady, tak? Grzegorz, dzięki w takim razie za nasze spotkanie, piąteczka. Dzięki. I jeżeli podobało wam się to wideo, napiszcie w komentarzu, jakie chcielibyście kolejne tematy. Dajcie łapkę w górę i udostępnijcie to wideo. Mamy dla was konkurs. I trzeba, reguły są takie. Trzeba napisać w komentarzu odpowiedź na pytanie i osoba, która pierwsza prawidłowo odpowie, dostanie ode mnie książkę z autografem. Moją książkę z moim autografem. I pytanie jest, jakie trzeba mieć albo spełnić warunki, żeby wykonywać zawód pośrednika. Jakie są formalne i czy w ogóle są formalne
jakieś wymagania, żeby być pośrednikiem. Także osoba, która pierwsza w komentarzu prawidłowo odpowie, otrzymuje moją książkę z autografem. Go!